Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień. Dzisiaj moi drodzy zagramy sobie dalej skrzydłowego w zwykłym kanterze, ponieważ nie chce mi się grać w CS2 aktualnie. Mam taką ochotę sobie zagrać zwykły meczyk w kanterka, więc sobie taki meczyk klikniemy. Parę headów tutaj porozdawać, a się troszkę rozgrzać, bo ostatnio jak zacząłem grać tego CS2, to powiem wam, że w tym zwykłym CS-ie przestało mi wchodzić, więc czas tej formę troszkę nadrobić, nie? O, blisko, blisko, blisko. Dookoła głowy, ale w głowę tam nic nie było. Tyk. Jeden z apków w ogóle od nich. Ale blisko było, kolejny łeb mu strzelił. Ale dobra, to była rozgrzewka. Na rozgrzewce mogliśmy się pobawić. Czas, ludzie, na prawdziwe heady. Czas na prawdziwą strzelaninę. Czas na prawdziwy meczek. Hello, hello, my friend. I tak, i lecimy sobie. Ogólnie gramy tutaj free play. Nie będziemy się bawić, będziemy kombinować tutaj w jakieś wielkie taktyki. Tylko to jest ogólnie mapa Boyard, więc tutaj. Taktyka na szybkie heady działa. Jeden gość obity delikatnie, ale ja też dostałem za 60 do 65. I spadł. Ziomal. Mocno bity. Oj. Ja, czy będą razem dojeżdżać? Czy w ogóle któryś dojedzie, czy będą czekać? A nie by było, gdyby któryś próbował, nie? Ale... Aha. Mamy go, dobra, ugraliśmy. Myślałem, że gość tutaj będzie czekał, że będzie coś kombinował, będzie coś działał, ale udało się go taktycznie rozegrać, że tak powiem, i klaczek ugrany, więc klaczek ugrany, moi drodzy, mamy rundę do przodu. No i co? No i mamy to, mamy pierwszą pistoletówkę wygraną, 2 na 1 w ogóle udało się ugrać. Oczywiście też, moi drodzy, zapraszam was na moje odcinki z Kidropa, gdzie sobie otwieramy sobie skrzyneczki. Ostatnio dosyć duży profit był, więc nawet siadło w miarę. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam was jak najbardziej na odcinki, bo tam możecie wygrać sobie skinki. A on, że tak zarymuje nawet sobie. Rzućmy tam nade'a. Jest smołczan. O! Szybki plant, ale szybki plant, to ci kolego nie wyjdzie tutaj. Chciał szybko zaplantować ziomek, dlatego żeby ekonomię nadrobić sobie. Ale jak nie zaplantował, no to ekonomii sobie kolega nie nadrobił, dobra? Bierzemy sobie granatę zapalającego do swojego ekwipunku. 3-0 w ogóle mamy statystyki. 2-0 wygrywamy. No i jedziemy. Tu kamerę muszę dać w inne miejsce, bo tutaj jej półmord zasłaniam. Albo w końcu lustrzany podpiąć, nie? Będę musiał. Ono to tak leży obok. A byłoby to jakościowy materiał, może tak powiem. Dobra, smoke jednak tutaj był od kolesia, nie splash. Był trafiony, ale nie do końca. Wyczekiwaliśmy, myślał, że będzie dwóch mu wychodziło z tamtej strony i dostał plecki. Mogłem wcześniej wychylić, to mój ziomek by nie padł, ale on 2 razy padł, nic się nie stało i tak jest na razie. Mocne kierowanko. On leci sobie na górę. Okej, okay, spoko się, maczku, leci sobie na górę. Ja sobie go tutaj spróbuję ich sobie. Ja sobie spróbuję ich tutaj kliknąć sobie z dołu. Wiem, że ta granata jakoś się tak wyrzuca. Zeszedł czy nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale rzucamy też tam do nich jakieś granaciochy. Ajajaj, za mocno, za mocno. Myślałem, że to od nich ktoś skupuje. Dlatego tak pikowałem dziwnie. To była nasza wupa, nie? Nasz snajper tutaj on fire wcelowany. Wariacik, no ale udało nam się do ich wyklikać. Znaczy nie udało nam się ich wyklikać, udało mi się to zrobić. Dobra, leci to jakiś strzał. Chyba to będzie runda do tyłu. 3-0, moi drodzy, będzie 3-1. Chociaż możliwe, że ta wupa zrobi jeszcze. Oj, to nie ma oka opcji. Jeżeli wyciągnął już automat, no to wiedziałem, że to się nam przekręci. 3-1, moi drodzy. 3-1, bierzemy sobie brońkę. Po raz kolejny bierzemy M4A4 konwerter tym razem. No i teraz nie możemy oddać, nie? Jak oddaliśmy rundę, no to teraz trzeba to odbić, nie? Też pamiętajcie, żeby za dużo nie tracić, bo później tak łatwo nie jest już odbić. Żawubkę teraz goście wzięli. Będzie pikowanko pewnie. O, wchodzi granacik. Jego nie ma, będzie pikował z lewej, prawej. Stan od boku, to będzie tutaj gość. Dobra, jeden leży, a wupa wydropiona. Więc nie opłacało mu się to. Ale drugi obity bardzo dosyć mocno, za 50 HP i dostał w plecy od mojego ziomeczka, ładnie go tutaj gość zamknął, ładnie tutaj followował. No i widzicie, AWP nie do końca na tej małej mapie oddaje. AWP wiem, że fajnie działa na tym, na Chalice,
Tam to można z tego poklikać, na daście fajnie działa AWP. Ale tutaj wydaje mi się, że to nie jest taka mapa pod AWP za bardzo. Chociaż też się niektórzy ładnie ustawiają i potrafią tego wyklikać. Musimy tam najdę. O kurczę, sorry kolego. Myślałem, że w ogóle go rozwalę z tego niechcący. Tego najdę, ale nic mu nie wziąłem nawet. Paka wydrobiona. Analoga sytuacja, siomek ma. O, i jest ludzie klacz z ich strony. 4-2. Jest klacz od przeciwników, jest runda ograna, więc tutaj wariaty coś potrafią czasami kliknąć. Tutaj im to siadło ładnie dosyć. Ziomek wyklikał. Nad muzyczkę jakoś miał tylko na pożegnanie, jak słyszeliście. Więc no nieźle, no nieźle się bawią. Dobra, rzucaj mi tu kolego jakiś granat. Ty im rzucasz fajera. Pyk. Dobra. Mołkują balą. Myślałem, że mnie nie widział, jak na blisko podejdę, ale gdzieś mnie wyczaił delikatnie. Tak się czaiłem, czy się zminę, czy nie minę, nie? Bo jakby udało mi się przejść, na pewno by gdzieś nie sprawdził tej pozycji, tak mi się wydaje. Byłbym tego... Jestem tego pewny, że tego by gość nie zrobił, a tu jednak jeszcze mnie zobaczył na rotacji. 5-2. 5-2. No coś tam grają, ale to nie wystarcza im, żeby wygrać ten mecz. To jest w ogóle mała mapa strasznie. A też mi tam rzucę granat. Klaczujemy teraz. Clutch or kick. A nieraz na to przejście nie zagrali, zauważyłem. Wow, blisko głowy, ale udało im się ubić. Udało im się ubić, 5-3 moi drodzy, 5-3. A ten Facebook słyszę też u was, ale sam na telefonie patrzę. Dobra, 5-3 moi drodzy, kolejna strona. Czy tutaj pod teronem będzie łatwiej? Zobaczymy, nie? Kurczę, bo leci konferencja aktualnie, nawet dwie konferencje. I mam tutaj relację zdawaną na telefonie. I tak, no kurczę, pieczone, wszyscy piszą sobie. Dobra, nieważne, nieważne. Ważne jest to, że mecz tutaj trwa. Heady trzeba rozdać. Dźwięk był, jakbyśmy dali heady, ale tutaj nawet blisko nie było. Wow, tutaj też nie było blisko. Tragedia, karuzela. Tam dwóch jest. Leci plant. Jeden leży, a drugi nie wiem gdzie jest. Zabił się sam. Okej. Okej, dostaliśmy free rundę gościa. Rozłączyło najprawdopodobniej. Tak, rozłączyło go, wyrzuciło go z serwera. Mamy przerwę techniczną. No, w ostatniej rundzie przerwę techniczną wziął, serio? No i dobra, kolega wrócił, więc mieliśmy tutaj disconnecta. Dzięki czemu dostaliśmy darmową rundę, że tak powiem, w tym momencie. Tam nikogo nie widzę. Oni ani raz z tym przejściem nie wyszli, nie? Udało mi się 94 wziąć gościowi. One have 6 HP. O kurczę, jeszcze głowę mu strzelił. Jeden gość miał 6 HP, jeżeli by go przeciągnął, to coś by z tego mogło być. Dostaliśmy darmową rundę i tego nie wykorzystaliśmy. Mamy MP, maki 10. Teraz próbujemy tutaj na makach 10 przycisnąć. I zobaczymy. Zobaczymy, co tam się uda stworzyć teraz. No niedobrze, niedobrze widzowie, niedobrze aktualnie. Bo często po tej stronie, o Jezu, po tej stronie tutaj to nie działa, tak jak powinno. Dobra, ale teraz zadziałało. Jest jedna głowa ustrzelona, druga głowa powinna należeć do mojego teammate'a. O, miałeś go, już miałeś go na widoku, niestety ludzie, 5-6, więc mamy już zrobiony powrót. Mamy powrót, mamy tutaj ludzie, no wynik już wyrównany. Zagram sobie Digielka, zagram sobie Digla, w kolejnej rundzie zagram Kałacha. I spróbujemy wyklikać, chyba że mój teammate w tym momencie nie zawiedzie i ich poubija, więc my sobie to wykorzystamy, nie? Leć gościu pierwszy, masz kałaszka, spróbuj tej głowy ustrzelić, ja sobie broń jakoś podniosę, wyjdziemy tutaj dobrze, ekonomicznie, więc tutaj widać, że to jest mapa chyba mocno, mapa należąca dla CC-ków. Ej, blisko było, 34 mniej, jeden, drugi, a to ten sam dostał ode mnie, okej. Okay. Jest jedna głowa, ale drugiej głowy już się ustrzelić nie udało. Szkoda trochę. Tylko tego jednego palnęliśmy, dobra, teraz mamy kałacha i teraz rozdajemy heady. To jest nasza szansa, jeżeli teraz się nie odbijemy, to z tego łatwego meczu wyjdzie kraksa mała, nie? Kraksa, która jakby nam to może przegrać. Dwa kałachy aktualnie, to ranga też nie zachwyca, że tak powiem. O! Dobra, jeden leży.
Drugi leży, udało się ich teraz ubić, ale oni to zdupili strasznie. Mieli tutaj, powiem wam, że idealną pozycję do zdobycia tych fragów. No, ale kasztany, że tak powiem. 7-6, dobra, jeszcze dwie rundy, zobaczymy, czy to my zostaniemy kasztanami odcinka, czy jednak przeciwnicy. Próbujemy, tutaj łap gość sobie pakę. I my jedziemy tutaj, dobra, psztryk, bang. Jest tutaj jeden granacik, jest drugi granacik. No, dostałem za 15. 25 w sumie. Zaskoczę go. Flashbang. Troszkę tym digielkiem się sprzedał, ale... Dziwne jest to, że poszedł dalej. Myślałem, że jest za boksem przy kampie, nie? Że za boksem przy kampie, że tutaj przystoi i przypilnuje tego. A niestety tego nie zrobił. Mamy rundę meczową, moi drodzy. Runda meczowa w tym momencie. Więc ten mecz, powiem wam, że był dużo łatwiejszy na początku, no ale wypadł z spod kontroli przeciwnikom. No i mamy tutaj 8-6. Okej. Let's go, moi drodzy. Let's go. Teraz wjeżdżamy do nich na pełnej. Rzućmy, o Jezusie, palak wypadł z ręki, rzucamy tutaj nade'a. Rzućmy tam smoka, że nas nie zaskoczył, trzeba to skończyć. No trochę nam dali jedną rundę. A ta runda by im się, nie powiem, powiem wam szczerze, że mogłaby przydać, nie? A dobra, jeden leży, nie wykorzystali tego do końca. Zwanej darmowej rundy. Paka splantowana, gość nam plecy może... Nie zrobi nam pleców. Bo się nie boostowali. Leżą w rogu, dobra. 9-6, moi drodzy, wygrywamy ten mecz. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dostaliśmy awans? Nie dostaliśmy awansu. No ale może następnym razem. Trzymajcie się, do następnego, cześć.